Belka driverka będzie miała nowy wóz do testowania. Gdzie go postawimy? Na trampolinie? Uwaga, uwaga! Dzień dobry. Dopiero co wróciliśmy z Majorki, a tu już zaprosili nas do Dzień Dobry TVN. Pierwszy raz usiądziemy na wygodnej kanapie, którą tam mają. Może się wywalimy, którzy wie. Może się uda zrobić nogę w górę. Noga w górę. Okej. Okay. A potem jedziemy na hasztagi roku, gdzie zostawiliśmy nominowanie jako twórcy wideo. Może coś się da uszczyknąć? Ale najpierw musimy do magazynu pojechać. Dobra, to szybko skaczemy do magazynu. Lewitująca kamera jak zwykle wspaniale dała radę. I uwaga, lecimy do magazynu. No. Kręcę się jak koło. I jesteśmy w miejscu niesamowitym, naszym drugim domu. Zakładam L-wariatki. I idziesz na robotę. Słuchajcie, dzień dobry. Z tej strony prezenterka Pamela Stefanowicz. I Mateusz Janusz, siemanko, hej. Przedstawiam. Stan magazynowy. Świeże, świeże bułeczki czekają już na was. Nawet pachną. I bezglutenowe. Bezglutenowe bluzy, bezglutenowe torby. Torby wróciły? Ależ to, bo o torby jest akurat mega dużo pytań. Tak? No, cały czas pytają. No i bardzo dobrze. Pytać, nie błądzić. Są t-shirty. Dwa kolory. Kolorze. Camel i black. No i długo wyczekiwane. Nie mów top. Z czymś w buzi, nie mówię ci mama. Top. Topy z długim rękawkiem i topy z taniki. Ale w dwóch kolorach są te. No, dwóch. Toilet. Ważne, przecież męskie rzeczy. Wspaniałe bluzy, które pokażę wam potem. No i najważniejsza informacja, że wszystko jest w rozmiarze junior. El Variato Junior. Jest to jedna z opcji. No jedna, bo też dla starszych też. Jakby ja się zmieszczę i... Ja też. Jestem przypakowany i się mieszczę, i ty też się zmieścisz. Zaufaj. Kasia, to jest właśnie Pamela, to jest El Variato. Ona przyszła w klapkach. No pokaż, gdzie ucieka, nie wstydzę. Przyszłam w japonkę, ale na wizji będę udawała damę. Damy i wieśniaczki. Pamiętajcie, trzeba mieć dwie twarze. Trzymam kciuki, żeby tutaj też się wszystko udało, tak jakby na głowie, żeby było poukładane, wiesz o co chodzi. A few moments later. Patrzcie, przyszła już pani i z tego co słyszałem, to jest kiepsko i nie da się nic naprawić. To nie jest prawda. No jak? Jak dostałam taką piękną chustkę na głowie, bym nosiła. I tak by nie pomogło. Nie no, żarcie, piękne, piękne. O, jakbyś tak wyszła na wizję, to by dopiero było, co? Tak ładnie. Stylówka. A ktoś wyszedł tak kiedyś, że nie zdążył się pomalować do końca? Nie. No? Widzisz, będziesz pierwsza. Przynajmniej mi się nie zdarzyło. Do it. Ej, nie możemy za głośno mówić, ale spójrzcie, jaka piękna. To ja. Dobra, teraz moja kolej. Uważaj, teraz będziesz piękny. Pomelka, ja byłem przed. To się okaże po. Jestem taki pewny siebie, a tak naprawdę w głębi duszy jestem tylko małym skowronkiem. Jak ci pasuje ta chustka? Fajnie, myślisz? Jakbym tak przywiązał. Możesz iść na targ i sprzedawać jagódki. No i co, Pamela? Nic się nie zmieniło, nie? Tylko lepiej. Piękny jak byłeś. Ty, Pamela, może zrobimy taki challenge, że trzeba jakiś temat poruszyć, jakiś żart, który koniecznie musi pójść na antenę. Typu, musisz koniecznie zrobić nogę w górę. To jest zadanie. I trzeba... W tych modnych butach? No. I trzeba złożyć życzenie rodzicom. Ojcom. Tatką, bo oni dzisiaj akurat mają Dzień Ojca, ale jak już oglądacie, to już jest po Dniu Ojca, więc spóźniliście się. Bardzo mi przykro, ale możecie za to zostawić łapkę w górę dla waszego taty, on to zobaczy. No mój na pewno to zobaczy, że daliście mu łapkę w górę, dziękuję. 50 tysięcy łapek w górę, mój tata będzie bardzo szczęśliwy. Ile ci zajęło czasu od pierwszego salta do pierwszego... Oh, you touch my tra-la-la. Dobra, do widzenia, hej wszystkim, cześć, pa, hej, pa, hej, cześć, hej, pa, hej. No, hej, 2 hours later. Ej, ty! Czekaj. Co ty jesteś taka piękna? Co się stało, że ty tak ładnie wyglądasz? Przypadek? A ja?
Co ja taki przystojny? Nie są. To chyba jakiś tutaj wybitny moment, wybitna chwila, że my się tak odstroiliśmy, co? Odstroiliśmy się jak, czekajcie, burzuję gumę, jednak jestem wieśniarą. Wystroiliśmy się jak szczur na otwarcie kanału, bowiem, słuchajcie, dzisiaj niesamowita rzecz. Niedawno dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy nominowani na wydarzeniu Hashtag Rok. Tutaj podobno mają być ludzie jacyś. O, ale w sumie ludzie tu już widzę, bo ludzie są, patrz, czekaj, pokażę wam. Widzicie? Byli ludzie. O, tu jak ładnie. Spójrzcie tylko. Nikogo nie ma. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy uda nam się coś zdobyć, bo chcielibyśmy w końcu zdobyć jakąś nagrodę dla El Variato. Taką za właśnie tworzenie w internecie, bo dotychczas dostaliśmy parę roku, dzięki wam oczywiście, ale teraz właśnie za tworzenie, zrobienie filmików, więc to, no to by było piękne, ale nie wiemy, jest bardzo duża konkurencja. Dobra, zajmij miejsce, proszę sobie. No dobrze, to może przejdźmy do sedna. Zaczęło się, trzymajcie kciuki. Feed Lovers, MC, ma to doradca. Jestem tak zestresowany, że serce mi zaraz wyleci przez galoty, normalnie butami mi wyleci. Twórca wideo, hashtagi roku, Feed Lovers Łódź jest MC Kwadrat. Razem, też działają razem. Tak. Mordę. Czyli nagrodę w kategorii Influencer Hub na kanale Hashtagi Roku zdobywają Feed Lovers. Feed Lovers! Ja nie wiem, czy ty masz ciuchy, żeby prowadzić skuter do Warszawy? Po pierwsze. To jest jakieś szoki niedowierzanie. Ja chciałbym podziękować wszystkim. Bardzo wam dziękujemy, El Variato. Gdyby nie wy, to by nam się nie chciało. Dla was, wiem, że my nie mieliśmy co powiedzieć, ale teraz mamy adrenalinę, więc możemy wam powiedzieć, że dziękujemy bardzo. Dostaliśmy zapaść. Ja dostałam tej trzęsiawki, nie wiedziałam, co się dzieje. Widzieliście, jak ona podwinęła te nogawki? Co za wieśniara. Teraz wiadomo, że panelka driverka będzie miała nowy wóz do testowania. Gdzie go postawimy? Na trampolinie? Skuter w ogóle, jak super! Będziesz mogła sama jeździć na paznokcia. Dobrze było! Nie uwierzycie, nie dość, że dostaliśmy tak piękny, drewniany hashtag. Jeszcze tyle nagród. Jeszcze dostaliśmy, słuchajcie, Bugatti. Ale żeby złożyć takiego Bugattiego, potrzebujemy najlepszej osoby, która robi wszystko największe, najlepsze, najgłębsze i w ogóle. Także zmieńmy to Lego na odpowiednią osobę. Sorry, że cię wyrwałem z tego, co robiłeś. Dobrze, że nie pół godziny wcześniej, bo by było bardzo źle. Słuchaj, bo ja mam nowe auto. Czy to jest największy Bugatti Lego? Wow, koniecznie trzeba złożyć. Ile tu jest elementów? 4000. Jezus Maria, przecież to będziemy składać tydzień. No. Ej! Co? Wiem, co myślisz. Też o tym myślisz? Żeby rozdać to? Tak. Serio myślałeś o tym? No. O, poważnie. Ale słuchajcie, jak złożymy te Lego, to zrobimy giveawaya. Dobra, ale to jest, ile to kosztuje? Jest 2000 zł, nie? Takie coś. No. O kurde. To będzie się mieli fajną nagrodę. To jeszcze podpisy na boksa i będzie na... Jezu, jakie fajne. Zarąbisty point. A co muszą zrobić, żeby ten... Musicie subskrybować kanał Feed Loversów. Będziemy sprawdzać. Nie ma sensu, żeby ktoś, wiesz, stali widzowie, to jest dla nich konkurs, więc... No tak, tylko dla stołu. Więc musicie być subskrybentami, musicie polubić ten film, musicie subskrybować mój kanał. O! I wtedy napisać komentarz, dlaczego to powinno być wasze. Fajne takie, no, poetyckie. Musicie być takim, wiecie, Paulo Coelho. Bom, 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 bom. Dobra, no to zasady są proste, po prostu działamy. Ale napiszemy jeszcze w opisie. Tak. A, wszystko będzie rozpisane. No.
cały regulamin. Czyli proste w zasadzie, tylko nacisnąć guziczek subskrybuj. O! I jakoś to będzie. To są, kurde, malutkie normalnie klocki. To będzie 100 lat. To będzie rok się składać. Ok. Nie, stary, to będzie rok. To będziemy mogę rok składać. Chcesz powiedzieć? Tak. Powodzenia. Czemu tak jest? Gdzie jest końcówka? Nie, trzeba przejść do książki drugiej. Yeah. Nie gadaj. Nie gadaj, stary. O! Najgorzej! Nie ma szans. Dobra, może sprawdźmy, czy wszystkie kawałki mamy na początku. Tutaj jest lista kawałków. Liczymy kawałki. 61 sztuk. Mam jedynkę. To też jest jedynka. Teraz musimy włożyć kolejny taki trójkąt. Nie, chyba. Tak. Nie, prawda? Tak. Aha. To jest drugi, to jest cały zestaw tego samego drugi raz. Nie żartuję. 20 minutes later. Ale mi plecy bolą, może idziemy do ciebie. Możemy iść do mnie, no to mam na stole. Musimy się pokusić. Razy dwa! Nie! Jednak nie wytrzymaliśmy presji i przenieśliśmy się do Stewarta. Tu sobie rozdzieliliśmy, choć już nic nie ma, bo dość dużo zrobiliśmy. Ale jakby jeszcze... No tyle zrobiliśmy. A jeszcze jedna książka, nie? No tak wygląda zmęczony człowiek. To pokazałeś już? To jest skrzynia biegów. Bodajże. Prawdopodobnie. Day 4. Wstawaj, Mateusz. Nie ma jednego klocka. 2000 years later. Dawaj, złożyłam ci całe Lego. Ta-dam! Przecież ja nie spałem, tylko grałem, że śpię. Wiem, że to ty nie złożyłaś wcale tego Lego, bo wszyscy je składali. Już naprawdę, Mateusz, fiu. Mateusz. Ja dołożyłam element. No każdy. Każdy dołożył troszkę od siebie, słuchajcie. To zadanie nas przerosło. Złożenie tego Bugatti zajęło nam kilka tygodni. Już wyszedł film nawet... na milion, już milion w ogóle weszło, a już nawet mamy ponad milion. To jest jakiś szał, szok i niedowierzanie. Ale w każdym Mateusz, razie... film na milion jeszcze nie wyszedł. Wyjdzie, ale to jednak będzie film na 1 100 000, chciałbym wam powiedzieć, bo przez... Dobra, powiem szybko, dobra? Bardzo szybko. Byliśmy na Majorce, nagraliśmy troszkę za dużo odcinków, także filmiki wychodzą z delikatnym opóźnieniem. Tak samo jeszcze zrobienie tego samochodu wyszło troszkę za długo. Miał wyjść film na milion, ale już mamy 1 050 000 prawie, więc będzie prawdopodobnie film na 1 100 000 i taką. Czujesz, że rymujesz. W każdym razie, ten jedyny, niesamowity, kolekcjonerski, bo mogę go nazwać kolekcjonerski, samochód. No, będzie dla was do wyboru. Jak ty to koło wsadziłaś? No tak jak umiałam. Chciałam dołożyć chociaż jedno koło do tego Bugatti. Ale to przepadło przez ciebie. No, w każdym razie kolekcjonerski, dlatego że no to jest jedyne Bugatti, które składało Fit Lovers. Także będzie możliwe do zdobycia. Także te kluczyki mogą być wasze. A zarazem Bugatti może być wasze. A jeśli chodzi o zwycięzców naszych wszystkich rozdań, to wypisujemy ich zawsze po każdym następnym filmem po danym rozdaniu. Czyli jak dzisiaj jest rozdanie Bugatti, to pod następnym filmem są wyniki. Także szukajcie w opisach. Szukam komentarzy. Nie wiem, co się dzieje. Już nigdy... Mateusz szuka komentarzy. Już nigdy nie chcę więcej składać Bugatti przez tyle tygodni. Trzymajcie się! Pondro! Just do it. Make your dreams come true. Do it. Nothing is impossible. Do it. Make your dreams.